Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co chciałam, a co dostałam? Jest to zbieranina, zbiorowisko niezadowolonych w sumie osób, a właściwie ich historii, bo częściej niestety tutaj do tej serii trafiają historie klientów, klientek niezadowolonych. Coś sobie wymarzyły na pazurach, pokazały inspiracje stylistce albo styliście. No i właśnie, co dostały i co dostaną tym razem w tym odcinku? Sprawdźmy, Kryszczyn, dajesz intro. Kryszczyn, dzięki za intro. Zaczynamy od pierwszej historii, pierwszej osoby. Julia otworzy nam dzisiejszy odcinek. Hejka, nazywam się Julia, jestem z okolic Lublina. Moja szczęśliwa historia, z którą do Was przychodzę, jest z wakacji tego roku. Dokładnie to z początku sierpnia. O, czyli mamy, już dobrze się zaczyna. Chociaż to, że Julia jest albo była szczęśliwa, nie oznacza, że ja będę z tych paznokci, ale no to już inna historia. Zbliżały się moje urodziny i stwierdziłam, że chciałabym, aby moje dłonie wyglądały w końcu ładnie, ponieważ na co dzień nie noszę żadnych stylizacji. Dłonie bez stylizacji też wyglądają ładnie. Pamiętajcie o tym. Twarz bez makijażu też wygląda ładnie. Nie trzeba mieć czegoś na sobie, żeby wyglądać ładnie i czuć się. No. Długo zastanawiałam się nad tym, jakie dzieło tym razem miałoby znaleźć się na moich paznokciach i zdecydowałam się na kwadraty z biało-czarnym zdobieniem. Umówiłam się więc do stylistki, u której byłam już dwa razy w sierpniu 2020 roku i we wrześniu 2022. Nie wiem, czy uda mi się to dobrze wytłumaczyć, ale do jej domu zostały dobudowane dwa pomieszczenia i tam zrobiony salon. Okej, bo to sens. Czy nie do końca, z tego względu, że no nie za dobrze mieć salon blisko swojego domu albo w swoim domu. Coś o tym wiem. Chociaż to jest bardziej kwestia braku asertywności może. No. Na wszystkich trzech wizytach byłam bardzo zaskoczona tą stylistką. Praca w rękawiczkach, narzędzia wyciągane z wysterylizowanych pakietów. To tu mamy tak plusy. Jednorazowe pilniki, plusik. I szczoteczki. Używanie pochłaniacza, plusik. A co dla mnie jest najważniejsze, czyli bezbolesna i relaksująca usługa za każdym razem. Kolejny plusik. Same plusy. Salon zawsze wyglądał na czysty i zadbany. Stylistka ogólnie dbała o komfort swoich klientek przez rozmowę i muzykę w tle. Pani sama w sobie bardzo miła, przy każdym kroku pytała, czy wszystko jest ok, czy nic mnie nie boli. Jestem świadomą klientką przez to, że sama interesuję się stylizacją paznokci, dobra. I przez te wszystkie wizyty nie zdarzyło mi się, abym zauważyła coś niepokojącego, jeżeli chodzi o jej pracę. O! Czyli tak, mamy same plusy. Jeszcze tylko tutaj przeczytajmy końcóweczkę. Za każde paznokcie zapłaciłam około 130-160 zł. Okej. Okay. A czas usługi, przedłużanie i wzorki około 1,5 godziny. To bardzo krótko, no i cena też zacna. Poniżej wstawiam zdjęcia, co chciałam w sierpniu tamtego i tego roku oraz pierwsze paznokcie. Pozdrawiam całą ekipę i widzów. Pozdrawiam również oczywiście. No zobaczmy te pazury. Inspiracja. Fajna, bo to się szybko robi. I to jest łatwe do zrobienia. Wystarczy po prostu podążać za trendami i mieć pewne produkty, typu ten srebrny żel, żeby to zrobić szybko. Oczywiście nie mając żelu też zrobisz tego typu zdobienia. Można zrobić za pomocą techniki Bijou Nails, można wetrzeć pyłek, można sobie jakoś poradzić bez tego żelu, chociaż najszybciej po prostu żelem i najbardziej efektownie. Tak. Kwadrat, French fajny, trochę za gruby, wolny brzeg, ale tam już pan licho z tym. Ogólnie bardzo ładna inspiracja i stylizacja i dość prosta do odtworzenia. Inspiracja z sierpnia tego roku. Na zdjęciach, co dostałam oprócz wzorków z inspiracji, jest także top z czarnymi, nieregularnymi drobinkami. Dobra, tu mamy kolejną inspirację. Dobra. Najpierw zawsze wysyłajcie inspiracje, żebyśmy wiedzieli, co ty chciałaś, a dopiero potem wysyłaj zdjęcia tego, co chciałaś. 2020. Dobra, tu nic nie widać. 2022. Sierpień 2022. Teraz 2023.
Dobra, nie jest źle, ale też nie jest dobrze. Bo tu mamy akurat tu jakiś rozszerzający się kwadrat, tutaj już wchodzący w taką beczułkowatą balerinę. To są drobnostki, niuanse faktycznie. Tu nie ma się czegoś jakoś za nadto czepiać, bo stylizacje są dość estetyczne, tylko po prostu pazury są źle zbudowane, takie niedopracowane są. Wyskocznie niemożliwie idące do góry. Pewnie masz taką też płytkę, która rośnie do góry, no ale po to na litość boską jest stylistka paznokci, żeby to, kurde, skorygowała żelem i dobrze podłożonym, odpowiednio podłożony szablon, to i wszystko jesteś w stanie zrobić. Bo nie zawsze dual formą to ogarniesz, no. No. I już teraz pokażę, o co mi chodzi, bo to tak też niewygodnie trochę chodzi z taką wyskocznią. I tu mamy oś palca. No, a zobacz sobie, jak powinna wyglądać krawędź dolna. I grzbiet. No, mniej więcej. Trochę cieni przy skórkach. A jak to faktycznie wygląda? Są te pazury po prostu toporne i mogłabyś je mieć lepsze, ale tak jak mówię, nie ma tragedii, bo jakoś tak mocno jakichś takich drastycznie przepiłowanych krawędzi nie mamy. Nie ma, przypuszczam, przepiłowanej płytki paznokciowej, bo skoro cię nic nie bolało. Manikir ciężko stwierdzić, bo zdjęcia są bardzo słabe, mega słabej jakości. No trochę krzywawe są te pazury. Widać, że ta stylistka chyba się dopiero jeszcze uczy, albo się przestała uczyć. Bo tak nie do końca ogarnia takie podstawy typu oś palca, to, że palec jest krzywy, no to po to mamy te stylizacje paznokci, żeby to wyrównać. No mniej więcej tak powinien ten kwadrat tu wyglądać. A zobacz, jak wygląda. No jest, ja wiem, że ty jesteś zadowolona i troszeczkę ci pewnie zburzyłam obrazu tej stylistki. Jednak wiedzcie, klienci, że możecie zachęcić waszą stylistkę do tego, żeby się rozwijała, żeby robiła coraz to lepsze prace, bo nie stały w miejscu te osoby. Więc to nie jest tak, że tutaj ja kogoś krytykuję, że zrobił źle paznokcie. Ja tylko mówię, że szło je zrobić lepiej, że można się doszkolić i że wypadałoby się tutaj doszkolić, bo tutaj takie typowe błędy początkującego są widoczne. Więc no, Julia, nie trafiłaś najgorzej. Pazy są całkiem estetyczne, wzorki są ładne. No, tylko jeszcze tam stylistka musi trochę popracować. Lećmy dalej. Kolejny przypadek, kolejna historia, kolejna osoba, Katarzyna. Na dzień dobry, pozdrawiam całą ekipę Kulo. Pozdrawiam również. Cieszę się, że trafiłam na wasz kanał, bo dzięki niemu wiem, na co zwracać uwagę przy stylizacji paznokci. Do rzeczy. To była kto? Katarzyna. Moja stylistka w związku ze zmianą lokalizacji musiała chwilowo zaprzestać przyjmowania klientek. Najgorzej. A że to była pora wakacyjna, bardzo chciałam mieć w tym czasie ładne paznokcie, bo brak jakiejkolwiek stylizacji prowadzi do obgryzania. Okej, trochę nie rozumiem, nie? Jak już chodzi się na paznokcie, to się już regularnie chodzi na paznokcie, uzupełnia się odrost i tak dalej. Ewentualnie można iść na jakąś imprezę, to sobie zrobić pazurę, a potem je zdjąć. Ja to chyba czegoś nie rozumiem w dzisiejszych czasach. Jak do mnie przychodziły klientki na stylizację, ona się od razu, ta klientka, zapisywała na kolejną wizytę, no bo przecież są odrosty, trzeba to uzupełnić. A już później to się już na 3 do przodu zapisywały. Jak coś trzeba było zmienić, to się podmieniło termin, wiadomo. W każdym razie, jak teraz funkcjonuje świat stylizacji paznokci salonowy, bo nie ukrywam, od kilku lat już nie prowadzę salonu. Jak to teraz wygląda? Nie wyobrażam sobie, żeby klientka przyszła na przedłużanie i nie zapisała się od razu na albo zdjęcie tych paznokci, albo na uzupełnienie. Niech mi to ktoś wytłumaczy, nie? Gdy znalazłam w końcu stylistkę, która miała termin, ucieszyłam się. Pani przyjmowała w Sochaczewie, w salonie, który wyposażony był w autoklaw oraz 3 stanowiska do stylizacji paznokci. Czyli tak
Brzmi, zapowiada się dobrze. Byłam u niej dwa razy i wszystko wydawało się ok. Stolik, lampy i moje ręce zdezynfekowała. Miała rękawiczki, narzędzia miała w pakietach. Niestety nie widziałam koloru paska, bo chyba to jakieś inne pakiety niż zwykle można spotkać, bo wydaje mi się, że brązowe kółeczko było z tyłu pakietu. Chociaż po ostatniej wizycie to już wątpię, że były sterylizowane. Co ty gadasz? Wiecie co? Różnie to może wyglądać, bo na przykład jak kupicie sobie na Drillo, dajmy na to, kupicie sobie grubościomierz, to tak wygląda, chodzi mi o narzędzie metalowe, o tak, tak wygląda ze sterylizatorni zapakowane. Oni mają rękawy i ucinają, to zgrzewają i tak dalej. No i tu widać, rzuca się w oczy, co nie? Jest taki w środku ten test, prawda? Też się zmieniło na czarno, nie? To kółeczko z daleka, z tyłu nic nie widać. No ale jak otwieramy, to zazwyczaj otwieramy o tak, o nie. To nie, o tutaj wam pokażę ten sam, to samo narzędzie, ale przeze mnie wysterylizowane. I tutaj widzimy, nie? Zmieniło się, prawda? Kolor się zmienił, z tyłu jest, a tego sobie akurat nie podbiłam. No ale z tyłu też nic nie widać. No i jak sliska otwiera, no to powinno być widać, co ona robi. W sensie, jak ona to robi. I powinno być gdzieś tam widać, że coś jest wysterylizowane. Od tyłu może faktycznie nie, ale tutaj no powinno to być widoczne. Zobaczmy, czy inne narzędzia. No widzimy, tutaj wszędzie są te paski testów, więc no widać, że coś jest wysterylizowane. Tutaj ja sama to robiłam też, no widać z daleka, że jest taki brąz, nie? I co ona miała za pakiety, że nie było widać? Może miała te takie, jak to nazwać, no Jola Pałka na to mówi piekarnik, to są takie sterylizatory na suche powietrze, tam jest 300 stopni chyba, czy tam 250 i tam są takie brązowe te pakiety i czy to widać na tych brązowych pakietach? Dajcie mi jedną chwilę. Widzowie, mamy tutaj od Joli jakąś rolkę, tu mamy, dobra, ona pakuje i widzicie? I gdzie to wygląda? Gdzie to? Co się zmienia? Ja tutaj nie widzę w tych pakietach tego. Może ona miała faktycznie na te... One się całe chyba zmieniły. Widzieliście to? Były takie jasne, o! I wyciąga brązowe, jakby zjarane. O, brązowe wyszły. I tu jest jakiś pasek. Jaki on wcześniej był? To był różowy? A tu był jaki? Niebieski, dobra, niebieski się zmienia na różowy, ale prawie nie widać, widzieliście, nie rzuciło się to w oczy tak mocno. Po prostu tu jest różowy ten pasek. O, a tutaj w tym miejscu jest jasno niebieski. No. To nie są takie standardowe w Polsce używane sposoby. Jak coś. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ale no dobra, czytamy dalej. Moja trzecia i ostatnia wizyta przebiegała tragicznie. Chciałam zwykłe kwadratowe mleczne paznokcie. A, czyli częściej tam chodziłaś? Bo teraz nie rozumiem, ty napisałaś, że ta stylistka musiała chwilowo, chwilowo zaprzestała, bo jak ty kilka razy byłaś, no to tak z parę miesięcy ona nie robiła tych paznokci. No ale dobra. Dobra, no nieważne. Dobra, czytamy o tej twojej trzeciej i ostatniej wizycie. Trzecia i ostatnia wizyta przebiegła tragicznie. Chciałam zwykłe kwadratowe mleczne paznokcie. Delikatnie wystające za opuszek. To, co dostałam, umieszczę w komentarzu, ale w punktach wypiszę co sprawiło, że miałam ochotę stamtąd uciec. Bo mogłaś dostać najpiękniejsze paznokcie świata, a mogły po prostu niesterylnie, brudno zostać wykonane, w sensie brudno, no niesterylnie i w niemiłej atmosferze i w bólu. Bo pod stylizacją, jak masz stylizację na paznokciach, to nie widać pod spodem, czy masz przepiłowaną płytkę i czy cierpisz. Po pierwsze, pani uzupełniła ubytki w paznokciach akrylożelem, ale nie podpiłowała go od spodu, co wyglądało tragicznie. Najgorzej. Gluty pod paznokciami. Niewyfrezowane, niewyrównane. Na początku wizyty zauważyłam, że frez oraz nożyczki do skórek są w pakiecie, ale za to cążki nie. Czyli to, czym najczęściej zacinamy klientkę i leje się, zazwyczaj jak już się leje krew, to cążki są winne.
To mnie przeraziło. Odkąd was oglądam, zwracam bardzo dużą uwagę na higienę. Przestraszyłam się i przez cały czas zdejmowania stylizacji biłam się z myślami, jak powiedzieć, że nie chcę, żeby używała tych cążków. Jestem introwertyczką i nie potrafię zwrócić nikomu uwagi, bo nie chcę nikogo urazić. Ale tym razem stwierdziłam, że tu chodzi o moje zdrowie. No dokładnie, zawsze można puścić jakąś tą... Wie pani co? Nie, to te strony to nie zadziała. Co by powiedzieć? Można powiedzieć, że się ma fobię przed niewysterylizowanymi narzędziami. I dobrze by się czuła ta klientka. Dobrze by powiedzieć tak, mam fobię, jak widzę, że stylistka ma narzędzie, nie ma narzędzia w tym pakieciku i on jest albo jest bez zmiennego koloru, to po prostu się cała trzęsę, więc bardzo bym prosiła, żeby pani te cążki wymieniła na takie gotowe, a tych użyła do kogoś innego, bo ja po prostu nie chcę tu pani sprawić przykrości, bo ja po prostu się zacznę trząść i tarzać po podłodze. I chciałabym, żeby pani tego uniknąć mogła, żeby pani tego uniknęła i żeby pani nie musiała pogotowia tutaj wzywać. O, możecie skorzystać. Żeby nie urazić stylistki, poprosiłam, żeby moje skórki na próbę opracowała tylko frezem i nożyczkami, bo chciałabym zobaczyć, jak zachowują się skórki, gdy nie są obcinane cążkami. Bardzo wybrnęła dobrze, bardzo dobrze. Wcisnęłam kit, ale to było jedyne wyjście z tej patowej sytuacji. Można. Pani na szczęście się zgodziła. Bardzo się cieszę, że zareagowałam, bo potem zobaczyłabym na tych cążkach czyjąś skórkę. No, na przykład. Albo wirusa, którego nie widać. Byś go nie zauważyła, on by tam był. Stylistki, proszę się tutaj teraz zaglądać, czego nie robić w salonie. Pani stylistka rozmawiała ze swoją szefową i śmiały się z innej klientki. No nie wierzę w to. Rok 2023, 2024. I że przy utwardzaniu żelu krzyczała z bólu. No nie wiem, czy to powód do śmiechu. Każdy ma inny próg. To nie. To nie jest kwestia progu bólu. To nie jest kwestia tego, że każdy ma inny próg bólu. To jest kwestia tego, że te babsko, bo inaczej tego nazwać nie mogę, nie poinstruowało klientki, co ma robić, żeby nie piekło. I doprowadziło to babsko, bo inaczej naprawdę nie mogę powiedzieć, do tego, że ta klientka może mieć teraz poparzone łożysko i przez tydzień mogła na przykład, nie wiem, w bólu cierpieć ta klientka. A one się śmieją, nie? Z tego. Normalnie mam ochotę tam iść i w twarz i to samo teraz powiedzieć, nie? Babsztylu? Co to ma znaczyć, nie? No naprawdę. Już się zdenerwowałam się. Pani stylistka robiła mi te paznokcie na odwal, przez co odpadły po tygodniu. Bo były zapowietrzenia przez zalane skórki. Już pal licho, że one odpadły. Zalane skórki, czyli produkt na skórze. Pani stylistka nałożyła jedną warstwę koloru, przez co były prześwity. No nie zawsze muszą być dwie warstwy. Czasami kolory tak dobrze kryją, albo mamy taką technikę, że wystarczy ta jedna warstwa. No ale no, ewidentnie tutaj nie wystarczyła i były prześwity, co mnie strasznie wkurza osobiście, jak są prześwity. Pani pył z moich paznokci zdmuchiwała, a że pali papierosy, niestety trochę czułam zapach dymu papierosowego. Fuj, nie dość, że cię opluła, to jeszcze cały czas czułaś jej papierosowy oddech, dmuchając non-stop nawilżała płytkę paznokciową, chociaż nie wiem w sumie w którym momencie, no ale mimo wszystko, to naprawdę chcecie pluć na klientki? No ja nie wierzę, że ani razu ślina nie poleciała, nie? Oh, mamy tutaj od Joli komentarz, bardzo trafny. Joanna Pawlik. Ta stylistka chyba w bingo chce zagrać z Edytą. No co? Pobawimy się w bingo? Kurde, ja tam zaraz wkrocza w te salony pazurowe, bo to jest zgroza. Eksperyment społeczny. To, co wylało jej się na skórki, czasami zbierała swoim paznokciem. Ale w rękawiczce chociaż, co nie? No typowe, nie? Typowe paznokciowe case study, nie? Typowy salon z paznokciowego case study. Wy to, klientki, wy to powinnyście nagrywać i wysyłać filmiki Edycie, a lepiej kanałowi Kulo, żeby Edyta to dostała. No i ja na kolejne odcinki będę nagrywać w Polsce, bo to jest zgroza. To jest zgroza.
I mamy taki dostęp do informacji, nie? A przypominam, paznokciowy Kejsady jest na osobnym kanale, więc tam sobie wbijcie, że jak chcecie poglądać odcinki. W każdym razie, no zacznijcie to naprawdę nagrywać, bo trzeba co niektórych tutaj zawstydzić, żeby się w końcu coś zmieniło w tej Polsce. Kamerka w okularach i jazda, napisała Katrinę. Katrin. Kamerka w okularach i jazda. No, chyba nie ma innej opcji. Stylistka wykonała paznokcie w godzinę 15. Zapłaciłam 90 zł. Okej. Nie reklamowałam paznokci, bo wiedziałam, że już tam nie wrócę. No, też ci się nie dziwię, bo jeżeli widzimy, że ta osoba po prostu lepiej nie potrafi, to co nam da reklamacja? Możemy przyjść po tym tygodniu, pokazać, że wszystko poodpadało i teoretycznie szłoby poprosić o to, żeby zdjąć już tę resztę w cenie, tak, w ramach reklamacji, ale z drugiej strony, czy my naprawdę chcemy tak ryzykować i usiąść znowu z tego syfu, żeby ktoś tam zdjął stylizację razem z naszym paznokciem naturalnym? No, I don't think so, więc taka sytuacja bez wyjścia trochę. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dwa razy tam byłam, wszystko mi się podobało. Chwaliłam wykonane stylizacje. Dlaczego za trzecim razem już pani przestała się starać? Co ty gadasz? Że było czysto, wszystko fajnie i tu nagle... bu? To jest przykre. Jestem zawsze miła i mało wymagająca. Rozumiem, jak ktoś nie ma produktu do wykonania stylizacji. Jestem otwarta na propozycje i zawsze chcę ułatwić stylistce pracę. Taka klientka to złoto. Pozdrawiam jeszcze raz i proszę o komentarz. Dobra, zobaczymy te pazury twoje. Jest mi przykro, że cię to spotkało, Kasiu. No ale co zrobić? Kurczę, nie wstawiłaś inspiracji, ale no po prostu chciałaś mleczne kwadraty. Dobra, poszukam. O, pewnie chciałaś coś w tym stylu. Coś w tym stylu, chociaż te też nie są dobrze wykonane. Troszkę tam bym pozmieniała, ale no mniej więcej coś takiego, nie? Prościotto. Zwykłe kwadratowe mleczne paznokcie chciałaś. Czyli krótkie do opuszka. Za opuszek lekko wystające. Prościotto, bo bierzesz po prostu, już gotowy masz żel. Nawet dwa. Albo poziomujący, albo galaretkę. Bierzesz, już takim gotowym żelem budujesz pazury i kurczę, kładziesz w top. Piłujesz i kładziesz top, a jak... Dobra, ten trzeba piłować, bo to jest galaretka, tak? Poziomująca, ale zawsze. A tym to już bez piłowania, żeby po prostu... Tak zbudować, że już piłowania by nie trzeba było. I od razu budujesz top. I no prościotto, nie? Ale zobaczmy, co dostałaś. O nie, to są te od spodu gluty. Nawet tak blisko hyponychium też da się to wyfrezować bezpiecznie. Są triki, można sobie tam tę opuszkę chwycić patyczkiem. No przeróżne rzeczy możemy zrobić i to nie musi tak wyglądać. No pazy są strasznie koślawe, skórki pozalewane, no dramat, nie? Nie wiem, czy są świeże paznokcie, bo już tak wyglądają, jakby miały... No nie, no maksymalnie mogą mieć tydzień, nie? Powiedziałaś, no nie, muszą być świeże. Bo powiedziałaś, napisałaś, że po tygodniu one odpadły. No nie, takie coś zostawić klientce. Święty Panie, jak można takiego gluta pod paznokciem komuś zostawić? Takie wyrżnięte krawędzie dolne. Patrzcie to tutaj. Jezus Maria. Apex na wolnym brzegu, nie? Zamiast w strefie apexu płasko. Dramat. Dramat. To nawet na odwal ja bym nie umiała tak zrobić. Boże, Kasia, no tragedia. No trapezy, nie? Rozszerzające się. Jest naprawdę źle. Patrzcie tę muldę tu. A tu to... Dawno nie widziałam tak źle zrobionych paznokci. No powiem ci tak, no chciałaś... Ładne kwadraty mleczne, a dostałaś beżowe kulfony z odrostem. Lećmy do kolejnej historii. Sara teraz opowie nam swoją historię. Może lepszą, w sensie nie żeby było grubiej, tylko że lepiej się zakończyła. Hejka Edyta,
Ja mam historię jakoś czerwca 2022. To były moje pierwsze żele i w ogóle profesjonalnie w salonie. Chciałam je mieć zrobione na ślub mojej cioci i planowałam pół roku. Pół roku planowane pazy? Zwłaszcza na ślub swój. To lepiej mieć naprawdę sprawdzoną stylistkę i być kilka razy u niej już tak, o dobra, dobra, umie, dobra, trzymają się ładne, pasuje mi, bo różnie bywa. Okej. Mama zapisała mnie do salonu, gdzie ona sama chodziła w tamtym czasie, ale do innej pani stylistki. Okazało się, że pani jest z Ukrainy i wynajmuje mieszkanie u szefowej, ale jej polski był dobry, jak na to, że była w Polsce dopiero od marca tamtego roku. Chciałam mieć przedłużone i fręcze w neonach, ale okazało się, że pani nie zdąży, bo wizyta była tylko na kolor i to hybrydę. To jak można iść na przedłużenie? To, czekaj, co? Mama zapisała. Dobra, mama zapisała. Nie wiemy, ile miała Sara wtedy. I może mama, no dobrze, no przecież córka ma, nie wiem, 15 lat, przecież nie będziemy jej przedłużać, tak? Hybryda, no dobra, to tam hybryda, spoko. No to mama dobrze zrobiła, a ta, ja chcę przedłużenie, nie? No to jest taki brak komunikacji, że ona nie wiedziała, na jaki w ogóle zabieg została zapisana przez mamę. No okej, okay, no. Bo jakby córka wiedziała, że na hybrydę, no to tam by zapuszczała pazur, nie? Żeby coś z niego tam szło ulepić. No ale jak nie wiedziała, że idzie na hybrydę, to mogła powiedzieć tak. A, idę na przedłużanie, obgryzę sobie, mogę wszystko, nie? Ona mi tak, ta stylistka przecież je przedłuży. No, bez przedłużania i w ogóle. Więc zgodziłam się na fręcze na moich paznokciach, które wystawały ledwo za opuszkę. To i tak może być za krótko na fręcza, chociaż no nawet na najkrótszych jesteśmy tam w stanie coś tam zrobić, jakiegoś fręcza, ale czy to zawsze będzie dobrze wyglądać? Lepiej po prostu zrobić jakieś delikatne paznokcie, jeżeli są paznokcie naturalne, są krótkie, niezbyt równe. Czasami po prostu trzeba przyjść na kolejną wizytę i kolejną, żeby wyprowadzić tego paznokcia hybrydą. Bo przy hybrydzie samej w sobie, bez żadnych dobudów, tam akrylżelu na przykład krawędzi dolnej, no jest ciężko uzyskać jakiś super ekstra kształt, bo czasami ktoś ma naprawdę bardzo nierówne i bardzo niesymetryczne paznokcie, więc bez stylizacji twardszej, żelem, akrylem, akrylżelem i dobudowania niektórych miejsc, no... Koniec końców wyszły bardzo grube i nierówne. I stwierdziłam, że mi się nie podobają, więc poszłam na poprawy do tej samej pani kilka dni później. Tym razem była ona z przedłużaniem. Poprawa z przedłużaniem. No to nowy zabieg, podwójny. Trzeba zdjąć hybrydę i przedłużyć paznokcie. Przedłużane na szablonach, gdy parzyło mnie w lampie, pani kazała dociskać do podłoża. W szablonie dociskać. Rok 2020 któryś, nie? I ludzie dalej dociskają. Jeszcze z szablonem. Chyba, że bez, no. Też mogą być. Do lampy, gdzie fałda lateralna, jak sobie ściśniesz, jak zaczniesz ściskać, no po prostu tutaj te fałdy będą wypychać żel. No bez sensu. I to wcale nie pomaga. To, że ty zaczniesz dociskać, to nie przerwie reakcji egzotermicznej polimeryzacji z żelu. To nic nie da. Da. Uparzenie łożyska. Tak rzeczy nie wiedzieć, no. Aha, była z przedłużaniem, ale i tak hybrydą. W salonie stylizacji paznokci mamy różne produkty. Dostosowane do różnych płytek, do różnych potrzeb klientów. I mając różne produkty, wybrać hybrydę do przedłużania, normalnie cycki mi oklapły, nie? Chciałam kształt migdała, ale pani przekonała mnie, że lepszy będzie u mnie kwadrat. Miała rację, ciekawe czemu. No, do migdała no, trzeba odpowiednią długość mieć pazura. A do kwadratu, czemu nie? No, można nawet króciutkie mieć kwadraty. Może chodziło o tę długość i ona dlatego, ta stylistka, zaproponowała kwadrat, bo pazury miały być krótkie. I wtedy to zrozumiałabym i to bym powiedziała, o dobrze, 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 że zaproponowany został kwadrat, bo jak ma być pazur lekko za opuszkę, no to kaj to z migdałami. Krótki, ale szpic, tak, ale migdał? Chciałam neonowe fręcze i na jednym palcu serduszka, paznokciu. Wizyta trwała 3 godziny i kosztowała 120 zł chyba. Może się ta osoba dopiero uczy, bo aż 3 godziny robić paznokcie i tak mało zapłacić.
Ewidentnie chyba jeszcze na jakichś praktykach była ta stylistka, jeszcze się może uczyła po prostu. A tak jeszcze do niektórych informacji nie dotarła jakby. Na początku po wyjściu z salonu byłam zadowolona, ale po czasie zaczęłam myśleć, że coś jest jednak nie tak. Wtedy jeszcze w ogóle się nie interesowałam tematem stylizacji paznokci. Do pierwszej stylizacji inspiracja to były po prostu jasne, różowe fręcze. Nie znalazłam niestety zdjęcia. Dobra, inspiracja. Coś tam znalazłaś. I co dostałaś? Nie no, po prostu ostatnio jest jakaś nawałnica plaskatych kwadratów, nie? Odcinek chłosty nagrywam z dokładnie takimi samymi łopatami. Za szeroko podłożony szablon, źle opiłowane, szerokie. Nie ma jakiejś mega tragedii, co prawda, ale też no, nie jest dobrze. Serduszka są prześliczne, wręcz przyzwoity, ale budowa niestety tu nie powala. No, chciałaś kwadraty z neonowymi fręczami i w sumie dostałaś takie, no dobra, dostałaś łopaty, nie kwadraty, ale z neonowymi fręczami i ładnymi serduszkami. Następna historia należy do Justyny. Hej, mam na imię Justyna i chodzę na paznokcie regularnie od około 2 lat. I to jest klientka, regularnie na pazy chodzi. Odwiedziłam większość salonów w swoim mieście, szukając tego idealnego. Było wiele dość średnich pazurów, z jakimi wyszłam, ale około rok temu odkryłam super stylistkę. Czyli chodzisz od 2 lat na pazury i dopiero od roku, dopiero po roku znalazłaś dobrą stylistkę. Widzicie, kochani, no jest zapotrzebowanie na stylistki świadome, na stylistki, które potrafią pracować i umieją zrobić przyzwoite, fajne paznokcie. Nie kwadraty, znaczy nie łopaty, a normalnie kwadraty na przykład. Więc przemyśl se. Robisz pazury, ładnie ci wychodzą w domu? Może jest nisza w twoim mieście. Gdy ją znalazłam, byłam u niej 2 razy, niestety przez brak terminów dalej odwiedzałam inne salony. No właśnie, jak jest dobra stylistka, to czasami no, ma te swoje stałe klientki i potem się nowa klientka nie umie jak wcisnąć. Dlatego też moje klientki sobie ustawiały terminy tak na 2-3 miesiące do przodu, bo wiedziały, że będą kontynuować, nie, paznokcie, że na razie się nie zapowiada na przestanie. No, to jest wygodne, no. To jest wygodne, zawsze masz ładnie pazury zrobione, nie? No i tak. No i te stylistki, które tam znają się na rzeczy, no to często może być tak, że klientki nie chcą zostać na lodzie po 1-3 miesiącach i się już zapisują do przodu, tak? Dlatego też nie ma potem miejsca na kogoś nowego. 2 miesiące temu wróciłam do niej, bo udało mi się znaleźć pasujący dla mnie termin i do tej pory, i od tej pory regularnie u niej goszczę. To młoda dziewczyna z Ukrainy, która ma własny salon od ponad roku. Przy jej pracy widać ogromną wiedzę teoretyczną, jaką ma na temat pazurów. Dodaję zdjęcia z zeszłego tygodnia, gdy byłam u niej na odnowie moich dość zmaltretowanych i odrośniętych paznokci. Nawet ta stylistka potrafi rozróżnić korekty, nie? Powiem wam tak. Zobaczyłam tylko, czy mi oczyszczacz powietrza chodzi. Powiem wam tak. I to jest... niektóre stylistki za wszystkie korekty kasują tak samo. Nawet za odnowę, gdzie trzeba wszystko do krawędzie dobudować, prawie wszystko od nowa zrobić. Właściwie wszystko od nowa zrobić, nie? Wszystko budować, nie tylko tam dolać odrost, uzupełnienie. Niektóre stylistki do dzisiaj mają tylko jeden rodzaj korekty i za wszystko tak samo kasują. I oni widzą tego, że tu zrobią w 40 minut uzupełnienie, a od nowe godzinę i pół. I one tak samo kasują mnie. No po prostu to jest dla mnie... No. W dzisiejszych czasach, nie? A są 3 rodzaje korekt. Możemy skorygować paznokcie takie już po tygodniu. Odświeżyć je sobie, zmienić kolor. To jest taka szybka korekta. Żadnej budowy, tylko odświeżamy połysk, kolor. Możemy je uzupełnić po 3 tygodniach. To, co odrosło... dolewamy, kolokwialnie mówiąc, skracamy ewentualnie pazura, szybko, raz rachu ciachu i do domu. No i są odnowy, korekty,
takie korekty, które praktycznie wszystko musi skorygować. Nie tylko odrost, ale i całe krawędzie dolne, całe linie boczne czasami i na przykład bardzo upadające w dół paznokci trzeba podnieść. No to, to już jest taka totalna odnowa. I to też dłużej trwa. No. No a tutaj już zobaczyłam słowo odnowie, odnowa, to już widzę o. Dobrze. Oraz zdjęcie tego, co chciałam i co dostałam. Dobra. Dodam, że dziewczyna ma sterylizator, używa jednorazowych pilniczków oraz rękawiczek. Ale ciekawe, jaki ma sterylizator. To tak nie zabrzmiało dobrze, bo jak wpiszemy, słuchajcie, sobie sterylizator, co nam wpadnie? No dobra, widać tutaj autoklawy, ale tutaj nie daj Boże sterylizator UV. Nie daj Boże kulkowy. To nie ma nic wspólnego ze sterylizacją. To nie, do salonu nie, to nie działa, na potrzeby, to też nie działa, na potrzeby stylizacji paznokci to nie działa, to po prostu się nie sprawdza, to musi być autoklaw. Dobra, ale czytajmy dalej historię. Bardzo dobrze poradziła sobie z tym, z czym do niej przyszłam. Ściągnęła całą masę, usunęła zapowietrzenia, nadbudowała ubytki na dolnej krawędzi, o tym mówię. No. I była bardzo cierpliwa na moje niezdecydowanie a propos nowych paznokci. Czyli taka typowa odnowa. Dobudowane krawędzie dolne. Jedynym minusem jest jej czas pracy, bo zazwyczaj przy moich paznokciach to około 3 godziny. Ale jest bardzo delikatna i na wizycie u niej można się odprężyć. Tutaj wydaje mi się, że to jest kwestia też troszeczkę braku świadomości tego, że możemy sobie naprawdę praktycznie wszystko, albo prawie wszystko, przyspieszyć fryzarką. Po co chechłować tym pilnikiem, jak można większość dziabnąć nośnikiem z opaską ścierną, prawda? Praktycznie wszystko, zaczynając od matowienia płytki paznokciowej, usuwania zapowietrzeń, po opiłowanie zbudowanego paznokcia, zbudowanej masy można i jest szybciej dużo. No dobrze, zobaczmy, z czym przyszłaś. A no faktycznie, jeden do przedłużania, tu w ogóle wyrżnięte krawędzie dolne. Grubo. Ale skórki grube, święte panie. Konkret, tu będzie frezowania. Pazur już odrośnięty, to widać, że to były uzupełnienia non-stop robione, albo też odnowy. I co chciałam? Oj, ładne, ja bym się ucieszyła, jakbym miała takie pazury zrobić, bo prościotto, zbudowałabym sobie takim mlecznym pazura i by nie było w ogóle, nie trzeba byłoby się starać przy skórkach potem domalowywać, tak wiecie, jak kolorem nie dobywa, a tu od razu po prostu top po opiłowaniu, ale jeszcze przed topem oczywiście namalowałabym fręcza, namieszałabym sobie taki kolor, perełek nie mam takich, o, to by był problem. To by był problem, to by musiała wcześniej, no z taką stylizacją, jakby ktoś do mnie przyszedł, to dobrze by od razu mnie uprzedził, to ja bym sobie kupiła takie perełki, bo tu mamy jeden rozmiar, drugi rozmiar i trzeci, tu mamy trzy rodzaje, ale jakoś bym poradziła, bo mam perełki i dookoła bym po prostu, to bym uzupełniła brulionem srebrnym, bo mam w różnych rozmiarach, więc tam coś bym pokombinowała. Wolałabym wcześniej wiedzieć, bo jeżeli klientce się takie pazury wymarzyły, a ja bym nie miała tych mniejszych perełek, a nie, przecież mam te mniejsze perełki, zrobiłabym to. Mam trzy rodzaje pereł. Dobra, ja bym to zrobiła. No, tak mi się picło, bo akurat mam, ale ta stylistka mogła nie mieć, co nie? Dobra, lecim z tym, co dostałaś. O, nawet perełki miała, kolor bardzo podobny, od spodu wyfrezowany. Troszkę gruby wolny brzeg, ale taki przyzwoity, fajny. Ja by tam jeszcze frezowała, bo ja mam zryty beret, ja muszę mieć cieniutkie wolne brzegi. No ja bym to już, tego pazura już bym tutaj całego frezowała, ale od góry są bardzo ładne te pazury. A i są perełki w tym samym rozmiarze tak poukładane. No i ładnie to bardzo wygląda. Fajny migdał faktycznie jest migdałem. Bardzo czysto, estetycznie. Jedyna rzecz, to ja bym po prostu bez wariata ani róż i to już by było wszystko, ten brudny pazur od spodu i te grube, wolne brzegi, to już by było frezowane. I gdyby to zrobiła ta stylistka od spodu, wyfrezowała, to by dla mnie to była stylistka idealna. Bo potrafi odtworzyć stylizację, ładnie to wygląda, kształt jest dobry, tylko jakby się zajęła tym spodem, to już by było idealnie. Daj znać w komentarzu, na ile oceniasz ostatnią stylizację w tym odcinku. Od 1 do 10.